Czy chcecie wytrwać w tym związku, zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej drogi aż do końca życia? Tak chcę. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak chcemy. Tak chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek, dał narzeczonym łaskę poznania. Niech miłość przez Niego poznana stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
zewnętrznym Jezusa Chrystusa, który swoją własnością święci we swoim kraju galilejskim. Znajdźmy naszą modlitwę do Boga, Ojca Wszechmogącego. Módlmy się za Przemysława Jagieszkę, którzy zawarli małżeństwo, aby ich miłość była wielką odrazą miłości Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o pomoc dla nich we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźć dobre warunki dla rozwoju rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich małżonków naszej parafii, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zaręczonych, aby poważnie przygotowali się do zawarcia małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby wszystkie jego dzieci były zjednoczone jak jedna rodzina Boża. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, podziel nowym małżonkom doskonałej jedności spraw, aby żadna siła nie rozdzieliła związku, który Ty złączyłeś, i żadne niebezpieczeństwo